Szanowni drodzy mieszkańcy, z całego serca zachęcam Państwa do głosowania w dniach 26-30 kwietnia w ramach budżetu obywatelskiego na fantastyczny, wyjątkowy projekt, jakim jest Park Trampolin. Park Trampolin, strefa zdrowia i rekreacji. Ma on szansę powstać na terenie naszego parku miejskiego. Lokalizacja będzie od wysokości tutaj poczty na łączkach parkowych aż do naszego niedźwiadka. Miejsce to jest wymarzone do realizacji tego projektu, wręcz idealne. Będzie ono przedłużeniem strefy aktywności zaczynającej się od placu zabaw, począwszy od baszty, poprzez park drąsków koło murów obronnych, zakończywszy właśnie tutaj na tym terenie. Szanowni Państwo, Park Trampolin będzie się składał z 13 obiektów. Będzie pierwsza strefa przeznaczona dla malutkich dzieci od 2 roku życia. Tam będzie się znajdowało 3 trampolinki. Następna druga strefa będzie dla dzieci w wieku starszym, tak zwanych juniorów. Będzie tam 6 trampolin w różnych kształtach, ułożona tak de facto w piękną grę klasy. Będzie to dodatkowa atrakcja akurat tej strefy. No i trzecią strefę przeznaczoną dla młodzieży i seniorów, osób starszych. Będzie to park trampolin składający się z 4 okrągłych, dużych trampolin. W dobie koronawirusa i ciągłym, nieprzewidywalnym rozwojem sytuacji epidemiologicznej sport i rekreacja na świeżym powietrzu okazuje się podstawowym i najbezpieczniejszym sposobem spędzania czasu. W naszym mieście, a nie w naszym powiecie, Szanowni Państwo, do tej pory nie powstała taka inicjatywa. Z tego, co się orientuję, to jest pierwsze takie przedsięwzięcie na terenie Opolszczyzny. Państwu się po prostu te trampoliny należą. Jak wcześniej wspomniałam, szerokie podejście do rodzaju trampolin uwzględnia każdą grupę wiekową. Jest wiele powodów, które nie sposób tutaj w tym momencie wymienić, dla których właśnie trampoliny powinny powstać w naszym parku miejskim. Przede wszystkim jest to świetna zabawa. Jest to bezpieczna zabawa, niesie korzyści w szerokim zakresie zdrowotnym. Na przykład dla osób z nadwagą może stanowić formę redukcji tłuszczu. Oczywiście nie dotyczy to naszych pięknych pań z Główczyc, bo uważam, że Główczyczanki są najpiękniejsze na Opolszczyźnie. Ale jeżeli któraś z naszych idealnych pań chciałaby zachować swoją piękną sylwetkę, to trampoliny będą jak najbardziej dobrym rozwiązaniem ku temu. Trampoliny są również dobrym rozwiązaniem zdrowotnym i terapeutycznym dla naszych dzieci. W celu poprawienia na przykład koordynacji. Jest to świetnie rozwiązane również dla naszych seniorów w ramach prewencji na przykład upadków. Dla osób z różnymi dysfunkcjami jako forma treningu, równowagi i motoryki. Szanowni Państwo, dla sportowców, których mamy tutaj naprawdę niesamowitą ilość wspaniałych sportowców na naszym terenie. Ci sportowcy mogą również korzystać z trampolin w ramach polepszenia wytrzymałości i koordynacji. Park Trampolin w założeniu będzie służył wszystkim mieszkańcom Główczyc. Każdy, bez względu na wiek, kto będzie chciał aktywnie i zdrowo spędzić czas, będzie mógł korzystać właśnie z parku trampolin. Jest to świetny wybór w tym przypadku. Dodatkowym atutem jest to, jeżeli tylko aura pozwoli, park trampolin będzie w dostępie całorocznym. I Szanowni Państwo, nie trzeba będzie tutaj płacić żadnych wstępów, żadnych opłat. Będzie dostępny 24 godziny na dobę, 12 miesięcy w roku. Szanowni Państwo, jeżeli chcą Państwo zdrowo i bezpiecznie aktywnie spędzić czas, zachęcam do zagłosowania na Park Trampolin. Jeszcze raz z całego serca zachęcam do oddania Waszego cennego głosu na Park Trampolin, który ma szansę powstać już niedługo w naszym parku miejskim. Tak de facto to Państwo są pomysłodawcami tego projektu. Dla Państwa on będzie stworzony i tylko starczy Państwa głos, żeby ten projekt miał szansę zaistnieć. Szanowni mieszkańcy, Wasze głosy zadecydują, czy ta dobra inicjatywa zaowocuje. Warto, żeby mieszkańcy mogli z tej inicjatywy skorzystać. Państwu się to po prostu, Szanowni Państwo, należą. Dbajmy o swoje zdrowie, bo przecież nie ma nic cenniejszego. Dbajmy o siebie i o naszych najbliższych. Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się. Elżbieta Słodkowska.